Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Andrzej Kawalkowek i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to jest wypalenie zawodowe w własnym biznesie, a raczej o tym, jak sobie z tym radzić. I co to jest wypalenie zawodowe, tak z moich obserwacji. I mówię Ci to też na podstawie tego, co ja sama przeżyłam, ponieważ również miałam taki stan w moim życiu. Więc dla mnie wypalenie zawodowe w biznesie to jest bardzo ważne. Mówię tutaj o wypaleniu. Kiedy prowadzisz swój własny biznes, kiedy działasz po prostu na własny rachunek. Więc dla mnie takie wypalenie jest wtedy, kiedy każdego dnia wstajesz i myślisz sobie: Boże, znowu muszę ująć do tej pracy, znowu muszę robić to, i to i to i tamto, mimo że wcześniej przecież biznes sprawiał ci radość. No bo raczej zakładamy biznes wtedy, i kiedy wiemy, że to coś, co będziemy robić, będzie nam sprawiało przyjemność. Więc to jest taki pierwszy objaw, który ja również zauważyłam u siebie. I objaw numer dwa jest taki, że cokolwiek by się nie zrobiło, to nic nie przynosi, nie sprawia przyjemności. Czyli wykonujesz swoje zadania, widzisz, że ludzie kupują na przykład coś od ciebie, że gdzieś tam te cele po drodze są spełniane. Natomiast przestało Ci to sprawiać przyjemność. Czyli teoretycznie robisz nadal swoje zadania, ale już. Yy, nie widzisz w tym wszystkim sensu. Zabrzmiało głęboko, ale myślę, że wiesz o co mi chodzi i co mam na myśli. Więc u mnie to są takie dwa główne objawy tego wypalenia. Również zauważyłam u siebie takie poddenerwowanie, to, że ciężko w ogóle było mi się skupić na pracy, że yy, robiłam wszystko, byle tylko nie to, co powinnam robić. Czyli yy, udawałam, że pracuję, a w międzyczasie oczywiście. Było przeglądanie Facebooka, było oglądanie seriali, było nie wiem, było nawet spacery, było sprzątanie, bo jakby pracuję z domu, więc wiadomo jak to wygląda. Pod przykrywką tego, że teraz będę sprzątać, tak naprawdę unikałam po prostu swojej pracy. I ważne jest to, żeby to rozróżnić, bo czasami jest to po prostu prokrastynacja, ja z prokrastynacją na szczęście już. Problemu nie mam. Chciałam powiedzieć, że nie mam w ogóle, ale czasami się zdarzy. Natomiast na, na pewno dużo, dużo mniejsze niż kiedyś. Więc musisz to rozróżnić, czy to na pewno jest nie jest prokrastynacja, czy jest to właśnie takie wypalenie zawodowe w Twoim biznesie. Więc jeśli to drugie, to już teraz pokazuję Ci pięć opcji, pięć typów co możesz z tym zrobić. Zacznijmy od tego, żeby znaleźć przyczynę Twojego wypalenia, i właściwie na tym będzie się opierał cały film, bo nie da się rozwiązać problemu, jeśli tak naprawdę nie wiemy, skąd on się bierze. Więc Ci teraz właśnie pięć takich powodów, które wydaje mi się, że są najczęstsze, i też chyba wszystkie te pięć powodów ja zauważyłam u siebie. Powód numer jeden jest taki, że zadania, które kiedyś sprawiały mi przyjemność, teraz zaczęły mnie nudzić. I to wydaje mi się, że jest naturalne w pewnym momencie gdzieś w biznesie, że to, co kiedyś było fajne, było po prostu nowe. E, wszystko było takie ciekawe, bo dopiero się gdzieś tego uczyliśmy. E, czy na przykład, nie wiem, ja byłam pod wielkim wrażeniem, jak zaczęłam robić grafiki w kanwie. I byłam w szoku, jakie możliwości daje to narzędzie. I owszem, nadal gdzieś tam lubię sobie od czasu do czasu w kanwie pogrzebać. Natomiast kiedy był moment, gdzie musiałam robić to wszystko sama, gdzie tworzyłam tych grafik naprawdę dużo, bo jeśli tworzysz biznes, prowadzisz biznes online e, i sprzedajesz swoje produkty e, właśnie też wirtualne, no to wiesz na pewno, że tych grafik, tego wszystkiego robić naprawdę mnóstwo. No i w pewnym momencie zaczęło mnie to denerwować. Już za każdym razem odpalałam tę kanwę i po prostu mi się nie chciało. Czy na przykład w Twoim przypadku może to być pisanie tekstów? No ja akurat, chociaż zdarza mi się też być, mieć takie wypalenie właśnie z powodu tego, że jest za duże nagromadzenie na przykład kampanii u siebie czy u klientów, wtedy muszę pisać bardzo dużo. Zdarza mi się oczywiście również wtedy być wypaloną. Natomiast ja jako copywriterka, no raczej to pisanie lubię, tego nie oddeleguję raczej nigdy. Na pewno nie w najbliższej przyszłości, więc to nie jest coś, co może u mnie powo powodować całe palenie, ale może powodować je u ciebie. Zastanów się, czy właśnie stąd się nie, nie, bierze, nie biorą twoje problemy, że po prostu siadasz i masz tego dosyć, bo te zadania są nudne albo są zbyt duże, zbyt rozległe, zbyt trudne i nie jesteś w stanie czegoś wykonać. Jeżeli tak, no to rozwiązanie jest proste, ale raczej są to dwa rozwiązania. Pierwsze zastanów się czy w ogóle musisz te wszystkie rzeczy robić, bo czasami może się okazać, że one po prostu albo nie przynoszą żadnych efektów, albo te efekty, które one przynoszą są po prostu niewspółmierne do tego ile czasu na to poświęcasz. I u mnie na przykład czymś takim było tworzenie, prowadzenie fanpage'a i tworzenie nowych grafik w tle. Okazało się, że u mnie to po prostu nie ma sensu. Mój fanpage gdzieś tam się rozwijał powoli, E, generował bardzo małe zasięgi. Ja dużo się lepiej czułam i czuję nadal na Instagramie, więc po prostu fanpage jest tylko taki, do takich zadań doraźnych. Natomiast na co dzień ja go po prostu sobie, po prostu sobie to odpuściłam. Jak samo zdjęcia i grafiki w tle u mnie e, zajmowały mi dosyć dużo czasu, bo trzeba to fajnie wiadomo poukładać, a raczej e, nie przynosiły spektakularnych efektów, więc po prostu z tego zrezygnowałam. No ale będą też takie rzeczy, z których raczej zrezygnować nie można. No albo po prostu byłoby szkoda, i co wtedy? No i wtedy możesz to po prostu wydelegować. I będę się to teraz mądrzyć, ale sama e, dopiero niedawno zaczęłam delegować część rzeczy w moim biznesie. Gdzieś tam oczywiście pomiędzy delegowałam pojedyncze, e, pojedyncze zadania, natomiast teraz współpracuję już z wirtualną asystentką e, i to jest po prostu zupełnie inny komfort pracy. Ja wiem, że jak ja zrobię jedną rzecz, oddeleguję to dalej to już się nie muszę o to martwić, i naprawdę to sprawiło, że gdzieś po tym moim wypaleniu, które również miałam w styczniu, co jest pewnie trochę dziwne, bo większość ludzi w styczniu właśnie ma ogromną energię do działania, ja gdzieś czułam to wypalenie. Ale ono było jeszcze kontynuacją tak naprawdę poprzedniego roku, to właśnie wtedy zdecydowałam: OK, w końcu deleg zaczynam delegować, zaczynam współpracę z wirtualną asystentką, i to dla mnie był game changer. Ja wtedy właśnie poczułam, że od nowa żyję po prostu tym moim biznesem, i znowu zaczął on mi przynosić po prostu radość. Powód numer dwa może być taki, że mimo ciągłej pracy, mimo wrażenia, że pracujesz naprawdę po 12-15 godzin na dobę i non-stop siedzisz w tej pracy, nie widzisz efektów. I teraz tutaj będziemy musieli sobie to znowu rozbić na kilka części, bo zastanówmy się, dlaczego tak jest. I taki najbardziej prozaiczny powód może być taki, że ciągle robisz to samo, a oczekujesz innych efektów. Jak ktoś mądry kiedyś powiedział właśnie, że, że głupstwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innego rezultatu. No i to jest prawda. Jeżeli um, ciągle na przykład sprawdzał Ci się jakiś model sprzedaży i ciągle właśnie działasz w ten sposób, on Ci sprawdził raz, drugi, ale za trzecim razem już nie do końca. I potem mijał czas yy, i ten model sprzedażowy po prostu przestał działać, ale Ty ciągle go robiłeś, no bo się do tego przyzwyczaiłeś, że, że to kiedyś działało i oczekujesz, że nadal będzie działać. No nie. W biznesie jest tak, że cały czas musimy kombinować, szukać nowych rozwiązań i to co raz działało, może działać przez 5 lat, ale może działać przez 2 miesiące i trzeba będzie po prostu szukać cały czas nowego rozwiązania. Więc zastanów się, czy być może tak nie jest właśnie u ciebie. A może jest tak, że zajmujesz się takimi zadaniami tak zwanymi pierdołowatymi, które wcale nie przybliżają cię do osiągnięcia celów. I to na przykład często widzę u początkujących yy, przedsiębiorców. Sama byłam w tym miejscu, bo właśnie, tak jak mówię, zachłysniałam się gdzieś z tym, co daje Canva, co daje nam, jakie możliwości daje nam Instagram, czy prowadzenie w ogóle kanałów w mediach społecznościowych, na YouTube, na newsletter i tak dalej. Tego było tak dużo, tak dużo fajnych rzeczy, że chciałam robić wszystko. I w pewnym momencie, no co robiłam gdzieś, tam sobie dzibałam te graficzki i one zajmowały mi dużo czasu, ale oczywiście wiemy, że. No to nie będzie po prostu przynosiło efektów sprzedażowych, na czym nam generalnie w tym biznesie zależy. Bo jeżeli my pracujemy non-stop, bez przerwy, a efektów sprzedażowych nie ma, no to nic dziwnego, że takie wypalenie po prostu przychodzi. No i powód numer trzy, dlaczego mimo ciągłej pracy ciągle nie widzisz efektów, jest taki, że być może działasz bez planu i bez strategii, i znowu opowiem Ci to na moim przykładzie, jak to wyglądało. Um, na początku mojego biznesu. Czyli wpadałam na świetny pomysł. Okej, okay, dobra, robimy taki kurs, bo ktoś mi tam powiedział, parę osób znać, że chciałoby coś takiego u mnie zobaczyć. Więc ja, okej, okay, super. Wprowadzałam nowy kurs, jednocześnie robiłam kampanię, jednocześnie kombinowałam tu, tam, Siam i narobiłam się jak dzika. W związku z tym faktycznie gdzieś tam ten kurs musi się sprzedał, ale jak się ma małą społeczność, jak się dopiero zaczyna, to, to te zarobki nie będą spektakularne, oczywiście. Więc ja musiałam szybko, za chwilę, zrobić zro znowu coś nowego, znowu coś kombinować, żeby w przyszłym miesiącu czy na następne dwa miesiące znowu mieć jakieś zyski z tego biznesu. I to, co zrobiłam wcześniej, czyli tam jakiś kurs nagrałam, już zapominałam o tym. Zaczynałam kombinować z czymś nowym, no bo. Wydawało mi się, że to jest najlepszy sposób na to, żeby ten biznes rozwi rozwinąć. No i otóż nie. Okazało się, po jakimś czasie zrozumiałam to, że jak działam tak bez, totalnie bez tej strategii, bez tego planu, że nie wiem, czy ja w styczniu będę wypuszczała jakiś kurs, czy może go wypuszczę w lipcu, jaki to będzie kurs, co to będzie, to tak naprawdę sama sobie strzelałam w kolano. I dopiero kiedy powiedziałam sobie dość, ja teraz siadam, układam plan, układam strategię, bo chcę wiedzieć, co się będzie działo u mnie w firmie w ciągu roku. Oczywiście zostawiam sobie tutaj jakieś miejsce na elastyczność, na różne zmiany, różnie się dzieje na świecie i to jest jasne i oczywiste, ale ogólnie chcę mieć chociaż mniej więcej zaplanowane, że dana rzecz, którą ja stworzę, będę ją promować później w taki, w taki, w taki sposób i ona będzie mi przynosiła zysk na różne sposoby, nie tylko raz w kampanii. I jeśli właśnie jesteś w takim miejscu, jeśli to jest jeden z głównych powodów Twojego wypalenia, albo w ogóle widzisz, że Twój biznes to jest taki chaos, że mimo ciągłej pracy brakuje Ci tych efektów, że nie widzisz tych efektów, to zapraszam Cię do warsztatów strategicznych, które właśnie niedawno, bo 1 kwietnia miały swoją premierę. Możesz się jeszcze zapisać. Nawet jeśli oglądasz ten film dużo, dużo później, to na pewno wciąż. Prawdopodobnie. Wciąż te warsztaty są dostępne i możesz w nich wziąć udział. Opowiem Ci teraz pokrótce, co na tych warsztatach będziemy robić, jak one będą wyglądały. Więc warsztaty będą podzielone na części i celem tych warsztatów jest praktyka. Czyli nikt, kto przyjdzie na te warsztaty, nie wyjdzie z nich bez ułożonej strategii. To jest mój cel. Ja nie chcę, żebyś ty przyszedł i posłuchał, co ja mam do powiedzenia, zamknął to i do widzenia i na tym się skończy twoja e, twoje działanie. Nie. Mi zależy na tym, żebyś przyszedł na te warsztaty razem ze mną, uzupełniał to, co ja będę uzupełniała na żywo, ponieważ dostaniesz również swoje egzemplarze różnych kalendarzy, checklisty i kalkulatorów. I później po prostu na podstawie tego wszystkiego, co opowiem Ci też w części teoretycznej, ułożysz sobie swoją strategię. Może po zakończeniu tych warsztatów ona nie będzie już idealna i dopasowana tak w 100%, ale masz już duży, duży zalążek, z którym możesz później. Pracować, więc na pewno porozmawiamy o celach finansowych, o celach marketingowych, o tym, jak w ogóle planować rok w biznesie, no i też przede wszystkim o tym, w jaki sposób sprzedaje się produkty online, produkty wirtualne, czyli jak ułożyć sobie plan. Pokażę Ci jeden taki sprawdzony model biznesowy, ale. Będą też różne odnogi do tego modelu. To znaczy, nie pokażę Ci jednej konkretnej drogi, którą Ty musisz wdrożyć i koniec. Tylko pokażę Ci też, jak możesz tutaj u siebie to modyfikować tak, żeby po prostu najlepiej dopasować pod to, co Ty robisz, w czym, na czym się znasz i w czym jesteś najlepszy. Więc jeżeli interesują Cię takie warsztaty, to po prostu zerknij sobie tutaj teraz do opisu do tego filmu i tam znajdziesz link do tej strony, na której możesz się na te warsztaty. Zapisać i na pewno tam będzie jeszcze więcej szczegółów niż tutaj opowiedziałam. No dobra, więc wracamy do tematu filmu, czyli do tego wypalenia zawodowego, i mamy teraz punkt numer 3, powód numer 3, i jest on też bardzo prozaiczny, czyli po prostu zmęczenie. Zmęczenie może być fizyczne lub emocjonalne. I fizyczne. Jest bardzo łatwo rozwiązać i bardzo łatwo zauważyć, jeżeli się nie wysypiasz. Jeżeli jedyne, co robisz w ciągu dnia, to tak naprawdę siadasz przed komputerem i wstajesz tylko po to, żeby sobie dolać, nie wiem, wody czy najprawdopodobniej kawy, no to, no to jakby jasne jest i oczywiste, że Twój organizm jest zmęczony i potrzebuje odpoczynku. I może Ci się wydawać, że co, Ameryki tutaj nie odkryłam, jasne, ale zobaczysz, że jeśli dasz sobie ten tydzień, dwa, nie wiem ile potrzebujesz, w od tego, jak bardzo jesteś zmęczony, to zobaczysz, że po powrocie po prostu wszystko się zmieni. Twoja głowa będzie uwolniona od tego, od myśli na temat biznesu, ale to o tym za chwilę. Ale przede wszystkim wyśpisz się, zregenerujesz swoje ciało i dasz sobie odpocząć od, tej, od tych hektolitrów wypijanej Kawy. I od razu proponuję też, żeby wdrożyć po prostu w swojej codziennej rutynie jakiś wysiłek fizyczny. Niech to będzie chociażby spacer, chociażby yoga, czy jakieś bieganie, czy cokolwiek w czym się dobrze czujesz, bo gwarantuję Ci, że dzięki temu po prostu Twój organizm będzie bardziej wypoczęty. Natomiast może być też tak, że to zmęczenie u Ciebie jest bardziej emocjonalne, czyli siedzisz non-stop z głową w biznesie. Cały czas o tym myślisz. Idziesz spać, myślisz o biznesie. Budzisz się w środku nocy z myślą o biznesie. Serce ci wali po prostu jak oszalałe, bo zastanawiasz się, jak tutaj teraz zarobić więcej czy cokolwiek. Eee, no i właśnie to też cofam cię do kolejnego punktu, poprzedniego punktu o tej strategii i do warsztatów, bo jak masz strategię, jak masz plan, to przestaniesz mieć takie straszne sny i przestaniesz budzić się w nocy z bijącym sercem i potwierdzam to na sobie. Obiecuję Ci, że tak będzie, bo sama po prostu przez to przeszłam. I co zrobić w takiej sytuacji, oprócz ułożenia sobie planu i strategii? To jest po prostu również danie sobie odpoczynku w swojej głowie. Przestań czytać książki branżowe, przestań e, e, czytać artykuły, kupować nowe kursy, brać udział w, e, w nowych szkoleniach. Teraz znowu sobie strzelam, <grym>, strzelam sobie w kolano, ale jeśli... Jeśli czujesz, że po prostu za dużo jest tego wszystkiego, za dużo, że Twoja głowa już nie przyjmuje kolejnej wiadomości o biznesie i masz tego dość, to po prostu odpuść. Zacznij sobie przed synem czytać jakieś powieści e, zamiast czytania kolejnych książek branżowych, żeby zasypiać po prostu z wolną głową i zadbaj o higienę pracy to jest bardzo ważne. Czyli nie pracuj po nocy, nie, nie rób tak, że wyłączasz komputer i od razu idziesz do spania, tylko daj sobie ten relaks, daj sobie chociaż tę godzinę wieczorem na to, żeby Twoja głowa całkowicie od tej pracy odpoczęła. Powód numer cztery może być taki, że spełniasz czyjeś oczekiwania. No bo ktoś powiedział, że trzeba prowadzić biznes w taki i taki sposób, że trzeba na przykład prowadzić webinary. Więc ty, ok, próbujesz prowadzić te webinary, jeden, drugi, trzeci, ale totalnie się w tym nie czujesz. Po prostu e, tydzień przed tym webinarem już boli cię żołądek z nerwów, i później, kolejny tydzień po webinarze, musisz to odchorować, e, bo po prostu nie czujesz się dobrze przed kamerą. Więc uświadom sobie, że to nie jest jedyna słuszna droga. Jeżeli totalnie ci to nie idzie, jeżeli spróbowałeś, E, bo to jest też ważne, bo dużo rzeczy trzeba próbować w biznesie i czasami trzeba przekraczać swoje własne granice. Ale jeżeli próbowałeś i widzisz, że totalnie Ci to nie idzie, totalnie się w tym nie czujesz, to po prostu odpuść. Nie musisz prowadzić webinarów, bo wszyscy tak mówią. Ja też ci będę mówiła, że webinary są super, że one fajnie działają, ale jeśli się w tym nie czujesz dobrze, no to, no to co? No ludzie będą to widzieć, uczestnicy twoich webinarów i one po prostu i tak nie będą przynosiły takich efektów, jakie mogłyby, gdybyś się w tym dobrze czuł. Więc to jest bez sensu. Znajdź sobie coś, co działa u ciebie dobrze. No i znowu, mówię to na swoim przykładzie, bo ja też w pewnym momencie dałam się złapać w taką pułapkę, że trzeba robić to, 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 siam to. I ktoś mi mówił, jak to jest możliwe, jak ty nie masz fanpage'a w ogóle to co Ty sobą reprezentujesz? Albo czemu nie, masz, nie prowadzisz profilu na LinkedInie? No i próbowałam gdzieś to robić i to było... Nie, w ogóle nie czułam tego. Nie mówię, że kiedyś do tego nie wrócę. Być może tak. W tym momencie w ogóle to nie jest moja bajka. Tak samo jak, no nie wiem, chociażby jakiś networking i tak dalej. Ja wiem, że biznes to są kontakty Zdaję sobie z tego sprawę. Ja się w tym momencie nie czuję po prostu na siłach, żeby coś takiego robić, więc prowadzę sobie ten biznes gdzieś tam po swojemu i on się rozwija tak, jak się rozwija, a ja jestem z tego zadowolona, bo w końcu działam tak, jak ja mam na to ochotę, a nie tak, jak ktoś mi mówił. Więc sprawdź, że to jest właśnie też Twój powód wypalenia. I powód numer 5, ostatni, to rozciąganie pracy na cały dzień. Czyli wiesz, wstajesz sobie rano i ty już siadasz do pracy. Jest godzina 12, 13, 14, ty ciągle siedzisz w pracy. Gdzieś tam wiadomo, pomiędzy coś sobie zjesz, troszkę odpoczniesz, ale non-stop. Godzina po prostu przychodzi 20, 22, a ty ciągle siedzisz przed komputerem. No i sobie myślisz, matko Boska, to tak może moje życie teraz wyglądać, że ja w tym biznesie siedzę non-stop, a tak naprawdę znowu gdzieś tych efektów nie widać. No i tutaj przychodzę ja z moją poradą. Po pierwsze, zastanów się, czy to jest na pewno tak, że ty ciągle. Pracujesz. Bo to jest też bardzo, bardzo mylące. Bardzo fajnie to brzmi, że ojejku, ja jestem taka zapracowana i pracuję po 15 godzin na dobę, jestem teraz wielką przedsiębiorczynią. No, no nie wiem, czy to tak wyglądało w większości osób, podejrzewam, że nie, bo ja też kiedyś sama się tak oszukiwałam i wydawało mi się, że ja, wiecie, teraz super działam i cały czas pracuję, jestem taka zapracowana. No a potem gdy. Prowadziłam kilka zasad, o których zaraz Ci powiem. Okazywało się, że tak naprawdę to po prostu przeciągałam swój czas pracy na cały dzień bez sensu. Więc co ja zrobiłam? Zaczęłam monitorować przede wszystkim swoją pracę. Zapisywałam, ile czasu wykonuję dane zadanie. I nie oszukiwałam się w tym momencie. Jak wchodziłam na Facebooka, jak robiłam cokolwiek innego, odchodziłam od komputera, e, czytałam książkę, oglądałam jakieś filmiki, no to. Przestałam monitorować, w sensie miałam specjalną aplikację Toggl, wtyczkę do Chrome'a i klikałam, że no okej, w tym momencie już nie pracuję. No i to było bez sensu, bo okazywało się, że ani tak naprawdę nie pracowałam, ani nie odpoczywałam, więc trzeba po prostu podejść do siebie uczciwie i zastanowić się, czy masz dobry plan, czy wiesz, co masz z danego dnia robić i czy faktycznie pracujesz, czy robisz wszystkie inne powyższe zadania, no, i nie do końca te, które faktycznie przybliżają cię do osiągnięcia celów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze powody, dla których być może czujesz wypalenie w swoim biznesie. I od razu powiem, że tutaj chodziło o takie raczej delikatne wypalenie, nie kiedy już twój, twój przestój trwa rok czy dwa, kiedy masz inne poważne problemy, no bo tutaj, wiadomo, trzeba troszkę inaczej zadziałać. Ale mam nadzieję, że w twoim przypadku. Yy, te zasady, te wskazówki, które Ci podałam, będą pomocne i okaże się, że znowu wracasz do swojego biznesu, do prowadzenia swojego biznesu z uśmiechem, że codziennie siadasz z radością do pracy. Więc bardzo dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Przypominam jeszcze raz o tym, że w opisie do tego filmu znajdziesz link do warsztatów strategicznych. Chociaż przejrzyj sobie, zobacz czy to jest coś dla Ciebie, czy może e, właśnie tego potrzebujesz. E, I co? Jeśli film Ci się podobał, jeśli był dla Ciebie przydatny, to proszę Cię bardzo o łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie to zrób, ponieważ nowe filmy pojawiają się raz w tygodniu i dzięki temu ich nie przegapisz. Więc bardzo dziękuję Ci jeszcze raz za oglądanie i widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia!